Siemanko witam w kolejnym odcinku bodajże już 9. Mamy kolejny dzień poświęcenia. No w sumie już się kończy ten dzień poświęcenia. Możemy zobaczyć, jaki dzisiaj jest kurs. Żeby, żeby dostać 10 tysięcy tokenów Pulse X trzeba poświęcić $55. Szybka kalkulacja. Dzielimy przez aktualny kurs. Za każdego dolara otrzymujemy obecnie 6,5 prawie 1000 puls X. -ów. I za godzinę, no ponad godzinę, kurs jakby maleje o kolejne 5%. Nagroda maleje o kolejne 5%. Poświęcone zostało już 932 miliony dolarów. Myślę, że tego jest więcej. Uwaga! Dzisiaj pokażę Wam, jak możecie sprawdzić Wasze poświęcenie i jaką nagrodę dostaniecie za to, co poświęciliście. Umożliwia nam to strona PulseX Pulse Lead. Mówiłem o tej stronie w jakimś wcześniejszym odcinku na pewno. Tam jest ranking poświęcenia. Tak więc wchodzimy w tą stronę. O, już tu miałem otworzoną. A więc tutaj jest jeszcze informacja, że ta strona śledzi tylko sieć Ethereum and i sieć BSC, sieć Binance Smart Chain i sieć Ethereum. Śledzi ta strona. A więc tutaj mamy ranking osób, które najwięcej poświęciły, czyli pierwsze miejsce. Osoba, która poświęciła prawie 48 milionów dolarów. Druga osoba 29 milionów dolarów, 20 milionów dolarów, 15 milionów dolarów i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tu na dole jest informacja ile adresów do tej pory poświęciło swoje, swoje tokeny. Ile, osób, ile, port, ile portfeli przesłało różne tokeny na adresy poświęcenia. Tak więc 109 tysięcy, prawie 110 tysięcy portfeli. Oczywiście nie oznacza to, że każdy jeden portfel to jedna osoba, bo często jedna osoba może mieć kilka portfeli. Tak więc myślę, że liczba jest mniejsza osób, które w ogóle wiedzą o poświęceniu, które biorą w tym udział. Myślę, że to jest niewiele, jak sama Ameryka liczy prawie 330 milionów ludności. Tak przynajmniej mnie uczono, może się zmieniło, USA. Zobaczymy. No, prawie trafiłem. 329,5 miliona ludzi mieszka w Ameryce. Tak więc 109 tysięcy portfeli na tyle ludzi, co jest na naszej planecie, to naprawdę niewiele osób wie o poświęceniu. A czym nas mniej, tym w sumie na początku lepiej. Bo wraz z, z rozwojem sieci, wraz ze startem sieci, jak zrobimy dobrą pompę medialną, ci co poświęcili, i nowi ludzie pojawią się na rynku i na, sieci, i na sieci Pulse Chain, to oni zrobią wyższy kurs, bo będą już tylko mogli kupić to, tokeny Pulse Chain i Pulse X, wymieniając Ethereum na Pulse Chaina, na pulsy lub na Pulse X. Wtedy, oczywiście, kurs będzie rósł, i my, jako osoby, które brały udział w poświęceniu i dostały po najlepszym kursie te tokeny, będziemy po prostu na tym zarabiać i czekać na dogodną cenę, żeby sprzedać. Wymienić z powrotem do Ethereum, na giełdę, z giełdy wymienić na waluty Fiat, na konto, dzięki, cześć. A więc dobra, jesteśmy na tej stronie Pulse, pulsexlead.com, zostawię Wam link w opisie. I tutaj wystarczy, że wklepiemy adres swojego portfela. Tu już próbowałem swoje adresy, spróbujmy ten adres na przykład. Możecie zobaczyć, tutaj wklejacie adres swojego portfela, po prostu wchodzicie na metamaska. Jeszcze raz. Wróćmy. Wchodzicie na metamaska. Tutaj klikacie skopiuj do schowka i wklejacie tu. I dajcie szukaj. I oto jesteśmy. A więc 9 stycznia poświęciłem z tego portfela BNB, wysłałem na ten adres poświęcenia, już Wam pokazuję, że wszystko było jasne, żebyście mieli pewność, że dobrze zrobiliście. A więc, ze swojego MetaMask'a wysłałem tokeny BNB na ten adres, tutaj, tak jak mówiłem Wam w pierwszych odcinkach. Po prostu MetaMask wyśli, wkleiłem ten adres. Podałem jaką kwotę chcę wysłać, poszło. I mam to tutaj zatwierdzone. Niedziela Sunday 9 stycznia. 5 minut filmik trwa, więc wierz mamy czas. 9 stycznia. na dwa razy to zrobiłem po południu, trochę później. Chciałem uzupełnić, myślałem, że nie będzie 100 dolarów. Okazuje się, że poświęciłem więcej z tego portfela. Chciałem równe 100 około poświęcić. Okazuje się, że poświęciłem więcej. I tak, tutaj mamy rate. udało mi się po najlepszym rajdzie. Bo jeszcze załapałem się do 10 stycznia, tu jest ile poświęciłem, tu jest jaka kryptowaluta i tu jest ile za to dostanę tokenów Puls X, czyli tutaj mam milion dwadzieścia tysięcy tokenów Puls X za 102 dolary. Tutaj mam 110 tysięcy puls X za 11 dolarów. I pamiętajcie. To sprawdzenie działa tylko dla sieci Ethereum i sieci Binance Smart Chain, czyli dla adresu właśnie tutaj na MetaMasku. Jak wybieracie sieć, z której robiliście transfer, to wybieracie sobie sieć Ethereum lub sieć Binance Smart Chain. To jest bodajże ten sam adres portfela. Myślę, że tak. Tutaj kopiuj, wklejacie i wyskoczy wam poświęcenie. Jeśli robiliście poświęcenie z na przykład z Matica lub z Avalanche, czy z portfela XRP, to tutaj tego nie znajdziecie. Dlatego ja się, dlatego mówię, że poświęcaliście z Ethereum, poświęcaliście BNB, wklejacie, szukacie i znajdzie wam właśnie, jeszcze raz, znajdzie wam tutaj wasze poświęcenie, jakie macie miejsce w rankingu, ile total, ile total żeście poświęcili. Oczywiście daleko jestem w rankingu, końcówka prawie, na 110 tysięcy portfeli, jestem 97 tutaj z tego portfela, bo poświęcałem z innego również. Tak więc myślę, że fajna sprawa, możecie sprawdzić ile dostaniecie. Chociaż możecie sami sobie to przeliczyć, ale jeśli chcecie mi taką pewność sobie adres, szukacie i ma być git. się taki szybki odcinek, chciałem wam tylko pokazać jak szukać informacji. Tak więc zegar goni, rate spada, jak chcecie poświęcić to poświęćcie. Decyzja należy do Was. Bierzecie pełną odpowiedzialność za swoje czyny. To Wasze środki. Pamiętajcie, że to, co poświęcicie, nigdy do Was nie wróci w tej postaci. Na przykład przesłaliście jedno Ethereum. To Ethereum nigdy do Was nie wróci. Wróci do Was w postaci puls X. -ów. Na przykład Rysiek. To wszystko idzie na konto prywatne Richarda, Richarda Harta i on może zrobić takie coś, że zwija cały interes, znika z mapy. Dzięki, cześć, miliard dla niego. Ale myślę, że on twarzy nie chce stracić krypto, w krypto biznesie, bo cały czas się jara tym tematem pulsa. Zrobił mega akcję z Heksem. Myślę, że chce się stać bardzo ważną postacią w świecie kryptowalut. Zresztą wiem, że na YouTube pojawił się jego nowy film. Tak więc polecam. 8 minut nagrywamy. Myślę, że się pojawił. A jak jest? 18 godzin temu, kolejny film. Tak jak poprzednio podzielony timelapse możecie szukać interesujących tematów. Tu gdzieś był jeszcze jeden fajny kanał. Może go znajdę, może nie. Jak znajdę, to wam pokażę. Jest ten, ten kanał, sobie też sprawdźcie. We have price expectation for possible. the Pulsican. Dobry kanał, bo on wycina jakby takie najlepsze fragmenty. Zobaczcie, filmy trwają bardzo krótko. Minutę, dwie minuty, trzy minuty, pięćdziesiąt trzy sekundy, pięć minut. Po prostu wyrywa jakby z tych live'ów Richarda takie najważniejsze tematy i robi króciutkie filmy z nich. Tak więc zostawiam Wam ten, ten. Warto go subskrybować. Sam go subskrybuję, może dzwoneczek nawet cyknę. A czemu nie? A czemu nie? Warto śledzić tematy. Tak więc, dzięki. Mam nadzieję, że trochę pomogłem. Możecie już szukać. Siebie tutaj w rankingu swojego adresu i czekamy, czekamy na start sieci, czekamy na nowe informacje. Postaram się Wam przekazać w kolejnych dniach. A póki co, dzięki i do usłyszenia. Elo.